dzieci z domowego hospicjum, którymi opiekuje się Fundacja Dajmy Nadzieję. Dzisiaj mamy zaszczyt gościć naszych wielkich przyjaciół i dobrodziejów, ludzi zaprzyjaźnionych naszej fundacji, którzy mają ogromne serce i wielką odwagę w takim współczesnym świecie jednak pomagać i widzieć potrzeby innych. Drodzy goście, uczestnicy tego wspaniałego wydarzenia, zastanawiałam się przez pewien czas nad nazwą fundacji Dajmy Nadzieję. I oczywiście pierwsze, co nam przychodzi na myśl, to dajmy nadzieję na inne jutro, na poprawę trudnego losu, na to, że być może uda się coś zmienić tak po prostu z dnia na dzień. Ale mnie się wydaje, że tak naprawdę, jeśli się zastanowimy mocniej nad tą nazwą, to przede wszystkim dajmy nadzieję na to, że ludzie są dobrzy i że ci ludzie będą uczestniczyć w tym procesie poprawiania sytuacji osób, które czasem znajdują się w trudniejszej sytuacji. Był ten kiermasz bożonarodzeniowy, to widziałem takie niesamowite serce wszystkich uczestników, żeby pomóc tym najbardziej potrzebującym. I święty Jan Paweł II kiedyś takie piękne słowa powiedział, że człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innymi. Що не буває чужих ідей. І ви всі тут присутні є підтвердженням цієї тези. Бо завдяки вам, вже не вперше, ми можемо зреалізувати нашу ціль. Минулі роки це були спеціалізовані возики, відсмоктувачі. Цьогоріч ми бачимо теж зазначено все на банері, це закупівля спеціалізованого обладнання для реабілітації. Бо діти, котрими ми опікуємося зараз, найбільш потребують цієї реабілітації. І в зв'язку з тим, nie ma tutaj tylko tych, którzy coś dają albo coś biorą. Wszyscy i biorą, i dają, a dajemy siebie. I dziękujemy za to, że łączy nas wiara w naszego Pana Jezusa Chrystusa, który już niedługo przyjdzie, bo jutro rozpoczyna się Adwent. A zaraz my zaprosimy o... Так, прошу. Сока лучше домашнего.